5 powodów, dla których warto zobaczyć tajemnicę Silver Lake. Po pierwsze, jest to kryminał. Something really big is going on. I know it. And you think any of this could be connected to Sarah? Mamy tutaj tajemnicę. I don't understand why she didn't tell me. Być może mamy morderstwo. My friend Sarah was killed. I mamy kogoś w rodzaju detektywa, który zbiera te wszystkie okruchy, podążając za historią, próbując rozwiązać tę tajemnicę. I to jest powód pierwszy. Powód drugi to to, że ten film naładowany jest wszelkimi połączeniami z popkulturą. Warto skupić się nie tylko na głównej akcji filmu, ale też zobaczyć, co dzieje się na drugim, na trzecim planie. Obserwować wszystkie rekwizyty. Powód trzeci to teoria spiskowa. On every dollar bill in this country, with every transaction we enter a pact to live by her law. Any household that eats, lives, or trades under her eyes is subject to her jurisdiction. Our world is filled with codes, pacts, user agreements, subliminal messages. Czy jest w tym ziarnko prawdy? Otóż nie musimy sprawdzać tego sami, że mamy bohatera tego filmu, to on za nas zagłębi się zupełnie w teorie spiskowe. Czwarta sprawa to muzyka i obraz. Jeśli będziecie mieli czasami wrażenie, że wasz bohater pojawia się w jakimś otoczeniu, a słyszymy coś w rodzaju muzyki Bernarda Herrmanna, czyli nadwornego kompozytora Alfreda Hitchcocka, to macie pełne prawa tak się czuć. Warto wsłuchać się również w muzykę. No i piąty powód, czyli kino klasy B. Te filmy, które tutaj się pojawiają oczywiście zaocznie, jako plakaty, jako jakieś fragmenty, pozwalają popatrzeć na pewną metaforę czasów, w jakich powstawały, czyli tą okres lat 50., kiedy wszelkie teorie spiskowe się rodziły i kiedy zwyczajnie Amerykanie zaczęli patrzeć na pewne sprawy inaczej. I to są te wszystkie 5 powodów, dla których warto zobaczyć tajemnicę Silver Lake.